Łużycki Oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Lubaniu to jedna z najaktywniejszych organizacji turystycznych na Dolnym Śląsku. Jej członkowie właśnie podsumowali swoją działalność w roku 2014, a trzeba przyznać, że dorobek miejscowego PTSM jest imponujący. Kolejny rok, myślę, że udany dla naszej organizacji. W 2014 roku przeprowadziliśmy właściwie 18 imprez. Z tego sami organizowaliśmy 14, a w czterech braliśmy udział u naszych zaprzyjaźnionych organizacji zagranicznych, czyli w Czechach i w Niemczech. Były to międzynarodowe rajdy turystyczne, na które jeździliśmy albo samochodami osobowymi, albo autokarami. Z tych 14 imprez, które sami żeśmy organizowali, to tradycyjnie zawsze w kwietniu rajd 3 dni, 3 kraje, 3 wędrówki. To jest nasz sztandarowy produkt, w którym bierze udział w tych trzech dniach ponad 4000 uczestników. Drugą taką atrakcyjną ostatnio dla naszych uczestników jest Izerska Wielka Wyrypa, która w tym roku miała 5. edycję i odbywała się w Lubaniu, w której brało udział prawie 280 uczestników z całej Polski, ale również i z Czech. Impreza o charakterze ekstremalnym i w tym roku będziemy również organizowali tą imprezę. Będzie ona się odbywała w Świeradowie i takie kolegium w Warszawie wybrało tą imprezę do tytułu Mistrzostw Polskich w ekstremalnych marszach na orientację na dystansie 100 km. To jest taka dobra nominacja dla nas. Miejscowy oddział PTSM jest również organizatorem dwóch innych bardzo ważnych rajdów w regionie. Dużą imprezą turystyczną jesienią, no to rajd Karkonosze, prawie 400 uczestników, ale rajd trwający kilka dni na terenie polskich Karkonoszy, Rudaw Janowickich oraz Karkonosze po stronie czeskiej. W tym roku też uskutecznialiśmy nową formę imprez, taką turystyka łączy pokolenia. Takie hasło wspólne dla trzech imprez odbywały się w kwietniu, w czerwcu i w październiku. Też duża ilość uczestników, przeważnie to była młodzież szkolna oraz renciści i emeryci. To są takie te najważniejsze imprezy nasze. Ponadto jeździmy na imprezy organizowane przez Dolnośląską Organizację Imprez na Orientację i to jest Puchar Dolnego Śląska. Tam nasi uczestnicy mają nawet dosyć wysokie lokaty w Pucharze Dolnego Śląska. Zależy nam na tym, żeby kontynuować tą działalność w przyszłym roku. Wiele tutaj zależy od sponsorów, a właściwie od samorządów lokalnych, do których piszemy projekty z prośbą o dofinansowanie tych imprez. Tyle jeśli chodzi o tą działalność merytoryczną. Niedawno mieliśmy w grudniu spotkanie opłatkowe. Na samym początku stycznia mieliśmy spotkanie noworoczne. No i w ubiegłą środę żeśmy podsumowali naszą działalność finansową. Zatwierdziliśmy bilans, opracowaliśmy budżet wydatków na rok bieżący i będziemy starali się realizować te nasze przedsięwzięcia ku zadowoleniu mieszkańców nie tylko naszego powiatu, ale również Dolnego Śląska. Łużycki Oddział PTSM od wielu lat działa przy Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu, gdzie znajduje się siedziba tego stowarzyszenia.